Ogólnie często zdarza się tak, że różne serwisy w internecie okazują się jakimś skamem, bo jednak łatwiej jest kogoś zrobić w internecie, niż podejść do niego na ulicy tam i wiesz, dawaj pieniądze, coś takiego. I mój ostatni film o Bethesdzie też troszeczkę pokazuje, że nie spisali się jako, no, serwis klienta. Dzisiaj chciałem jednak pogadać troszeczkę o G2, no i w sumie z jednej strony myślałem, że o G2 i o tym, jak bardzo są sketchy, to już wiedział każdy, jednak się okazuje, że duża ilość moich widzów jednak nie wiedziała, o co chodzi. No i teraz tutaj, o co chodzi z tym G2? No, w sumie z jednej strony to wszystkie serwisy tego typu, czyli no, sprzedajemy klucze od gier, tylko że taniej niż jakieś tam inne platformy, z reguły mają na pewno jakiś haczyk, no bo na tym świecie jednak nie ma nic za darmo. W przypadku G2 ten cały haczyk wygląda mniej więcej tak, że często są tam ludzie, którzy sprzedają gry, które zostały kupione za pomocą jakichś tam ukradzionych kart kredytowych na Dark Webie. Dlatego ta cena na stronach typu G2 i tak dalej jest dosyć przystępna i to nawet bardzo często, ponieważ chodzi o to, aby te pieniądze szybko wyprać, zanim właściciel karty kredytowej cofnie transakcję. No i na końcu tego cierpi niestety deweloper gry, ponieważ deweloper gry wtedy musi się tłumaczyć z tego, że jego klucze są jakieś tam sketchy i że jego klucze zostały niestety powiązane w jakąś transakcję, która jest taka troszeczkę średnio legalna, no i właśnie on wtedy pod koniec cierpi. No ale wychodzi na to, że taka sytuacja w sumie małą część ludzi obchodzi, ponieważ jak widać każdy niestety swoją moralność zgubił w dupie, ponieważ po co mi moralność, skoro dostaję grę za darmo, prawda? Co z tego, że później deweloper może nie będzie miał pieniędzy na to, żeby zrobić następną, ale hej, no przecież ja mam tańsze klucze. Okazało się jednak, że G2, a nawet tych klientów, którzy moralność mają schowaną, że tak powiem, w dupie, też troszeczkę nie szanuje i właśnie ci klienci, którzy myślą, że są cwani, bo kupują sobie gierkę taniej, teraz też zostali zrobieni przez G2. Ponieważ parę dni temu dostałem takiego ciekawego maila i w sumie okazało się, że paru z was, moich widzów, też dostało takiego maila od G2, który informuje nas o tym, że nie logowaliśmy się na ich stronę przez 180 dni. Znaczy, tego maila ogólnie dostajemy parę dni wcześniej, przed tymi 180 dniami, ale jak te 180 dni już minie i to powiedzmy będzie za 2-3 dni, to wtedy niestety dostaniemy rachunek za 1 euro za to, że nie korzystamy z ich strony. No czyli myśleliście powiedzmy, że to jest źle, jeżeli mamy powiedzmy jakiś produkt, który sobie kupiliśmy, on jest do dupy i musimy za to płacić. No to jest złe, prawda? Ale w przypadku G2 to mamy coś na następnym levelu, ponieważ tutaj płacimy za produkt, którego nie używamy, właśnie za to, że go nie używamy. No i jeżeli później nie będziemy się logowali co kolejny miesiąc, to właśnie co kolejny miesiąc będziemy dostawali rachunek od G2 za oczywiście 1 euro, że nie używamy ich serwisów, to wiesz, trzymaj tutaj rachunek, gościu, bo no, co z tego, że nasze serwisy są gówniane i nie chcesz z nich korzystać, ale trzymaj rachunek. No i paru z moich widzów się pytało, no ale co, jeżeli do tego konta G2 nie mam podłączonego żadnego konta bankowego albo żadnej karty, no to przecież nie mogą mi nic zrobić. Okazuje się, że wtedy niestety też mogą wam coś zrobić, ponieważ na tym koncie G2 macie tak zwane saldo. No i jeżeli nie macie do swojego konta G2 podłączonych żadnych metod płatności, to wtedy właśnie to 1 euro wchodzi wam do tego salda, wtedy wasze saldo jest na minusie i wtedy G2 się zwróci do was, że hej, hej, tutaj twoje saldo jest na minusie, to teraz weź dodaj jakąś metodę płatności, bo przydałoby się, żebyś zapłacił swoje rachunki. Oczywiście możecie zresetować ten timer i po prostu się co 180 dni logować na jakieś tam konto G2, ale jeżeli zapomnicie o tym chociażby raz, no to wtedy macie rachunek za to, że nie używacie konta. Co jest trochę dziwne w sumie, bo normalnie dostajemy rachunek, jeżeli korzystamy z czyichś serwisów. Powiedzmy, jeżeli kupimy sobie serwer Minecrafta na miesiąc, no to płacimy za miesiąc używania tego serwera. Nie za miesiąc nieużywania tego serwera, tylko za miesiąc używania. No ale G2 na szczęście znalazło sposób na to, aby profitować z tego, że ich serwisy są gówniane. Po prostu jak ludzie nie używają naszych produktów, to możemy zrobić tak, żeby płacili za nieużywanie. Przecież to jest uwag genialne, czemu ja na to nie wpadłem, no stary. No i oczywiście można powiedzieć, że to jest niby legalne, ponieważ teoretycznie podpisaliście umowę z G2, rejestrując tam konto, wiadomo, jak każdy tam licencja używania produktu i tak dalej, te TOS i w ogóle wszystko inne, no to podpisaliście to teoretycznie, prawda? No ale o takiej ważnej kwocie, że tak powiem, to chyba mogliby was poinformować. Z jednej strony jest to niby legalne, ale z drugiej strony właśnie jest to nie do końca legalne, ponieważ firmy mają za obowiązek poinformować klienta dokładnie o tym, ile będzie miał do zapłacenia, kiedy, gdzie i za co. Dlatego właśnie nasza społeczność i tak dalej opiera się o rachunkach. Zawsze jak dostajesz rachunek od lekarza, to jest tam gdzieś na dole kartki, powiedzmy, kwota do zapłacenia, jest to wyraźnie napisane co do kiedy i po prostu za co. No w przypadku G2 niestety jest to powiedzmy za nic, dlatego właśnie postanowili zakopać tą kwotę co 180 dni i później po tych 180 dniach za miesiąc, gdzieś tam głęboko w jakichś kurde regułkach, takim małym nadruku, no bo żeby nikt się o tym nie dowiedział. Także jeżeli korzystacie z G2, to polecam wam, abyście sprawdzili swojego maila i zobaczyli, czy tam też macie taką niespodziankę. Jeżeli macie, no to wtedy możecie ustawić sobie, powiedzmy, nie wiem, przypominajkę w kalendarzu co 180 dni, aby się logować, albo po prostu usuńcie swoje konto i przesiądźcie się na inną platformę. No bo nie mówię, że wszystkie platformy w stylu G2, czyli tam, gdzie kupujemy klucze taniej, są złe. Są platformy, które rzeczywiście starają się, aby eliminować złodziei kart z Dark Webu, no, jak najlepiej mogą, prawda? W przypadku G2 wygląda to jednak tak. Jeżeli oni wykryją, że wy jesteście złodziejem kart kredytowych z Dark Webu, to po prostu zgarną od was wszystkie pieniądze, które zarobiliście na platformie
platformie i zamknął wam konto i możecie sobie otworzyć następne, ale niestety pieniędzy nie będziecie mieli. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli mamy jakiegoś złodzieja na G2, który naprawdę orypał jakąś sporą ilość ludzi, to G2 po prostu bierze tej osoby kradziony hajs, zamyka im konto i no, cieszą się, bo bogaci są, także spoko sprawa, nie? Etyczna firma jak chuj. W każdym razie zapraszam was do dyskusji na ten temat, jak i na każdy inny temat w komentarzach oraz możecie ten filmik jakoś ocenić i przede wszystkim poinformujcie o tym znajomych, aby też sprawdzili swojego maila i zobaczyli, czy czasem tam co miesiąc nie mają nabijanego 1 euro. Wiadomo w sumie, że 1 euro to wielkie pieniądze nie są, to jest chyba 4 złote tam z groszem, także no, fortuna to nie jest, ale jednak zbiera się, zbiera. A wiadomo, no, niektórzy maila swojego nie sprawdzają aż tak często, później zajrzą tam powiedzmy za rok, no i za rok to już mają 12 euro, czyli troszeczkę więcej złotówek. W każdym razie żegnam się z wami, ja, czyli Jagis, i do następnego. Cześć!